Kolejna konferencja w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach i kolejne dobre informacje dla ochotniczych straży pożarnych. Po raz kolejny mamy zaszczyt przekazać środki na finansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej. Od 2017 roku to już 60 wozów strażackich jest finansowanych przez Wojewódzki Fundusz, Narodowy Fundusz, a to dzięki właśnie współpracy rządu, parlamentarzystów, dzięki porozumieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, oczywiście Ministerstwa Klimatu i Środowiska, takie środki są dostępne i tutaj jest dziś taki dzień, gdzie mogę powiedzieć, że praktycznie 15 milionów trafia do ochotniczych straży pożarnych na zakup samochodów średnich. Takich samochodów do OSP trafi 10. Ich zakup zostanie wsparty kwotą 2 milionów 750 tysięcy złotych. Jeden z 10 wozów trafi do gminy Ćmielów. Druhny i druhowie czekali tam na taki samochód chyba za 40 lat, jakby na to popatrzeć, prawda? Bo te poprzednie nigdy nie były takiej klasy, nigdy nie były takie nowe. Dzisiaj go dostaną. Ochotnicze straże pożarne, zwłaszcza w małych miejscowościach, są tymi jednostkami, które w przypadku zagrożenia, pożaru czy innej klęski żywiołowej reagują jako pierwsze. Wciąż jednak w tych jednostkach jest problem z profesjonalnym wyposażeniem. Wozy strażackie są jednym z elementów tej dbałości o ochotników, strażaków. W tym roku do OSP z województwa świętokrzyskiego ma trafić 21 samochodów. W roku ubiegłym strażacy ochotnicy otrzymali 31 samochodów. Pomoc z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach trafi nie tylko do OSP, ale również do Państwowej Straży Pożarnej. Ta otrzymała 600 tysięcy złotych jako dofinansowanie do zakupu samochodu ciężkiego. Od kilku lat korzystamy z wkładu finansowego, z montaży, które pozwalają na dostarczanie sprzętu najwyższej jakości, niczym nie ustępującemu naszym kolegom w zawodzie strażak na zachodzie Europy. Możemy być dumni z kadry, którą dysponujemy, ale również z wyposażenia. Pieniądze na wyposażenie, doposażenie, nowe samochody z Wojewódzkiego Funduszu trafiają nie tylko do strażaków. Od kilku już lat fundusz dofinansowuje zakup samochodów elektrycznych dla policji. W 2019 roku zakupiono 4 takie auta, w 2020 9, teraz 14, a na rok przyszły zaplanowano kupno kolejnych 7. W sumie Policja Świętokrzyska będzie dysponowała 34 pojazdami elektrycznymi. Cieszy na pewno fakt, iż coraz więcej tych samochodów mają świętokrzyscy policjanci, mając na uwadze, iż policyjne radiowozy, przede wszystkim te interwencyjne, oznakowane, pokonują miesięcznie około 12 tysięcy średnio kilometrów. Dlatego wprowadzenie do miasta i na powiaty samochodu właśnie o napędzie elektrycznym pozwoli ograniczyć emisję gazów cieplnych, a przede wszystkim dwutlenku węgla do atmosfery. Nowe samochody z pewnością usprawnią pracę i zwiększą bezpieczeństwo. Na samochód, który trafi do Ćmielowa, strażacy ochotnicy czekają już kilka lat. Ta jednostka jest dosyć dobrze wyposażona, ale dysponuje 2 starami. Jednym z 1984 roku, a drugim z 1987 roku. Żaden z samochodów nie jest przystosowany do transportu chociażby sprzętu wykorzystywanego w ratownictwie drogowym.